Rozmowa dnia, Anna Czcińska, witam Państwa. Dziś Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął ujawnianie tajnych materiałów spec-służb PRL-u, które były trzymane w ukryciu przez ponad ćwierć wieku. W opisie wykazu są dane osobowe, m.in. funkcjonariuszy SB, informacje o sprawach operacyjnych, sprawdzenia, rozpoznania, kwestionariusze ewidencyjne, teczki. Kto i w jaki sposób może korzystać z ujawnionych informacji? Gościem rozmowy dnia jest naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy, Edyta Cisewska. Witam serdecznie Panią, Pani Naczelnik. Może zaczniemy od prozy życia. Krótko po upublicznieniu informacji, że zbiór będzie odtajniony, strony internetowe IPN-u były niedostępne. Serwery nie wytrzymały zainteresowania tym tematem? Faktycznie trudno było sprawdzić ten wykaz, przejrzeć ten wykaz, ponieważ ze względu na duże zainteresowanie nie działał, nie w pełni nie był funkcjonalny. To chwilowa awaria, czy liczą się Państwo z dłuższym oblężeniem? Nie, myślę, że to takie chwilowe zainteresowanie dzisiaj. Co tak naprawdę, co budzi takie zainteresowanie? Bo ci, którzy weszli na strony internetowe i zobaczyli wykaz, to tak naprawdę dostępu do pełnych informacji nie mieli. Co jest w internecie? Dzisiaj decyzją prezesa oraz kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stronach internetowych została opublikowana pierwsza część takiego wykazu materiałów archiwalnych wyłączonych z tajnego, wyodrębnionego zasobu w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ten wykaz zawierał ponad 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Zawiera on tam głównie sygnaturę archiwalną oraz opis, krótki opis materiałów. Pełniejszy ten opis będzie jest dostępny w aplikacji cyfrowej archiwum w czytelniach Instytutu Pamięci Czyli Narodowej. Czyli tak naprawdę w internecie kto zajrzy, zobaczy sygnaturę, zobaczy hasło, może zobaczy jakieś nazwisko, bo takie rzeczy można zobaczyć, ale tak naprawdę pełna informacja jest dopiero w Instytucie Pamięci Narodowej, w delegaturach. Już za chwilę o tym porozmawiamy. Mówi Pani 6500 jednostek. Tak naprawdę co to oznacza? To są dokumenty? To są dokumenty, tak. Dokumenty wyłączone ze sobą wyodrębnionego. Tu są zarówno, tak jak już Pani wcześniej wspomniała, zarówno są to teczki osobowe funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, karty ewidencji operacyjnej, karty uposażenia, karty funkcjonariusza. Czy te wszystkie, czy 6500 jednostek dokumentów trafiło do delegatury w Bydgoszczy, czy nie? Czy u Was są dokumenty tylko dla tego regionu? W delegaturze mamy około 300 jednostek archiwalnych, materiałów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa z terenu włocławskiego, toruńskiego, bydgoskiego. Są to materiały zarówno akta osobowe funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, toruńskiej, włocławskiej i bydgoskiej bezpieki, także akta dotyczące osobowych źródeł informacji, akta tajne, teczka personalna, teczka pracy tajnych współpracowników, bądź też akta kontaktów operacyjnych czy lokali kontaktowych, a także akta operacyjne dotyczące na przykład cudzoziemców zamieszkałych na terenie naszego województwa. Poznała Pani treść wszystkich 300 dokumentów, czy jeszcze nie? Jeszcze przeglądałam te dokumenty. Przeglądała tak, już tak, Pani. Czy jest w nich coś wyjątkowego, coś bardzo ważnego, coś, co być może zmieni historię regionu? Mam nadzieję, że będzie to ciekawy materiał do badań naukowych, dla dziennikarzy i myślę, że będzie miał jakiś też wpływ na poszerzenie naszej wiedzy o funkcjonowanie organów bezpieczeństwa państwa. Czyta Pani dokumenty na co dzień, Pani Naczelnik? Czy w tych dokumentach coś Panią zaskoczyło? Nie, to są dokumenty takie, które już wcześniej posiadaliśmy w zasobie. Czyli dokumenty... To służby bezpieczeństwa. Dokumenty dotyczące pracy przede wszystkim służby bezpieczeństwa. Dokumenty, których Pani widziała więcej, ale jest to odtajniony zbiór zastrzeżony. Dlaczego? Dlaczego to był zbiór zastrzeżony, jeżeli nie mamy, można by rzec tak ogólnie oczywiście, jeżeli nie ma ważnych informacji zastrzeżonych? To wcześniej, jak już zgodnie z artykułem 39 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, początku funkcjonowania Instytutu, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister obrony narodowej mógł zastrzec na określony czas określone dokumenty, jeśli wymagało to bezpieczeństwo państwa. Jakimi kategoriami kierowały się służby bezpieczeństwa, nie jest mi znane. Natomiast te dokumenty, które do nas trafiły, są to dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990. Natomiast ten tajny
zasób wyodrębniony był szczególną ochroną otaczany, także informacja o istnieniu takiego zasobu była także objęta tajemnicą państwową. Od zmiany ustawy o Instytucie Pamięci od 2010 roku co 3 lata wprowadzono taki obowiązek, że prezes mógł wystąpić z wnioskiem o uchylenie, zmianę decyzji w sprawie uchylenia lub skrócenia tego okresu zastrzeżenia i pojedyncze jakieś dokumenty zostały wyłączone na bieżąco i włączone do zasobu archiwalnego. Natomiast Chciałam tylko dodać, że serwery się grzeją albo padają, jeżeli chodzi o pracę Instytutu Pamięci Narodowej. Tymczasem historycy studzą emocje, bo profesor Dudek mówi, przez lata pracy w IPN nie widziałem żadnego dokumentu odtajnionego ze zbioru zastrzeżonego, który byłby szczególnie sensacyjny. Czy pani widziała taki dokument? Nie uważam, żeby był sensacyjny dokument. Czyli myślę, nie ma tych dokumentów sensacyjnych, ale ten zbiór zastrzeżony istnieje. Istnieje on chyba jeszcze niedługo, ponieważ prezes IPN-u mówi, że do końca roku wszystkie dokumenty zostaną upublicznione. Tak, zgodnie z artykułem 19 ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej z kwietnia 2015 roku, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefem wywiadu, czy też że z komendantem głównym Straży Granicznej ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do czerwca 2017 roku, dokonać przeglądu tych dokumentów, które znajdowały się w tajnym wyodrębnionym zasobie. I również w wyniku tego przeglądu część dokumentów prezes może nadać klauzulę tajności zgodnie z zasadą o ujawnieniu informacji niejawnych, z ustawą o informacji niejawnej, natomiast pozostałe dokumenty, które nie wniesie zastrzeżeń służba, będą jako dokumenty jawne i włączone do zbioru ogólnego. Czy dziś pani już wie, ile dokumentów z regionu spłynie do delegatury, jeżeli już cały zbiór zostanie upubliczniony, czy jeszcze tego nie wiadomo? Jeszcze nie wiemy. Wiemy, że jeszcze około 340 metrów bieżących akt jest do przeglądu, także dowiemy się po dokumentach. A 300 dokumentów dotyczących regionu na 6500 ujawnionych. Jak pokazuje ten region? To region pod szczególnym nadzorem służb bezpieczeństwa, czy nie? Myślę, że to jest taki standardowy. Nie ma tutaj wyszczególniony raczej szczególnych kryteriów. Porozmawiajmy proszę teraz o tym zainteresowaniu tymi dokumentami, ponieważ jak już zaczęłyśmy na początku rozmawiać, jest zainteresowanie ogromne, przynajmniej wszyscy śledzą to, co można zobaczyć w internecie. Tak naprawdę kto będzie z tych zbiorów mógł skorzystać? Kto będzie mógł je przeczytać? Udostępnianie tych dokumentów, które dzisiaj zostały opublikowane na stronie internetowej, odbywać się będzie zgodnie z przepisami o Instytucie Pamięci Narodowej. Także na przykład dziennikarze czy naukowcy mogą wystąpić z wnioskiem o wgląd do tych dokumentów. Muszą złożyć odpowiedni wniosek, czy to wniosek o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego, czy też wniosek o udostępnienie materiałów do badań naukowych. Wniosek taki można złożyć osobiście bądź też za pomocą operatora pocztowego i takie dokumenty zostaną udostępnione. No i tak najczęściej się mówi, że dziennikarze i naukowcy będą mogli z tych dokumentów korzystać, będą je mogli też upubliczniać? Oczywiście w ustawie jest zapis, że materiały, które zostały udostępnione do celu publikacji czy tych dziennikarskich, czy także celach badań naukowych, mogą takie osoby je wykorzystać i one ponoszą odpowiedzialność prawną za cel udostępnienia. Ale tak naprawdę, pani naczelnik, osoba, która dowiaduje się dzisiaj, że pojawiają się kolejne dokumenty, które były zastrzeżone, osoba, która ma podejrzenia, że w swoim życiu była w jakiś sposób inwigilowana, osoba, która chciałaby dowiedzieć się, czy kogoś, kogo podejrzewała o taką działalność, chciałaby sprawdzić, chciałaby poznać, co robił, czy też może taka osoba złożyć wniosek? Osoby, które są zainteresowane udostępnieniem dokumentów na przykład jej dotyczącej lub zmarłej osoby najbliższej lub spokrewnionej mogą taki złożyć wniosek oczywiście. Ten wniosek należy złożyć osobiście w siedzibach Instytutu Pamięci Narodowej w obecności pracownika Instytutu, który potwierdzi tożsamość takiej osoby, bądź też przesłać taki wniosek pocztą, ale musi być ten podpis potwierdzony notarialnie. Wtedy takie dokumenty zostaną udostępnione. Również też tak. Kolejne są kategorie udostępniania tych dokumentów. Czyli tak naprawdę każda osoba może złożyć wniosek, a od decyzji władz delegatury będzie zależało, czy ta osoba dostanie dokumenty do ręki. Tak jak wspomniałam, jeżeli znajdą się takie dokumenty do
dotyczące tej osoby, te dokumenty zostaną udostępnione. Czy dzisiaj już zgłosiły się osoby, które złożyły wnioski, które chciałyby zobaczyć, co jest w dokumentach? Na co dzień składają osoby wnioski o udostępnienie dokumentów dotyczących, czy wnioski o także dostęp do kopii dokumentów funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Nie zauważyliśmy jeszcze jakiegoś takiego wzrostu zainteresowania w związku z upublicznieniem tego wykazu. Także pewnie on wzrośnie. Czy spodziewacie się państwo takiego zainteresowania? Myślę, że ze względu na to, jak widzicie, jakie zainteresowanie jest naszą stroną internetową, możemy się spodziewać, że te wnioski będą wpływać. Czy jest to kolejny etap lustracji w kraju? Czy korzystanie z tych danych, z informacji, które są odtajnione, czy możemy nam mówić o tym, że jest to w jakiejś formie kolejny etap lustracji? Nie, także celem tej upublicznienia tego wykazu też wynikał także z takich celów, które określone są w preambule do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, że właściwie takie przekonanie, że wszelkie bezprawne działanie państwa wobec obywateli nie może być chronione tajemnicą i nie może ulec zapomnieniu. Stąd też każdy obywatel ma prawo dostępu do takiej informacji. Rozpatrywanie wniosków to jedno pierwsze, w najbliższych dniach pewnie bardzo ważne, jak nie najważniejsze zadanie, jeżeli chodzi o IPN, ale też przygotowujecie się do realizacji ustawy, która już weszła w życie. Chodzi o zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy i tutaj też IPN powinien współpracować z organami emerytalnymi. Czy takie wnioski już spływają do Instytutu, czy przygotowujecie informacje dotyczące przebiegu czyjejś służby? My oczywiście Instytut Pamięci Narodowej zgodnie z tą ustawą ma obowiązek na wniosek organu emerytalnego udzielić informacji na podstawie zgromadzonych w zasobie akt osobowych funkcjonariuszy lub pracowników organu bezpieczeństwa państwa i ta informacja dotyczy przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa. Czy takie wnioski już spływają, czy takie informacje są przygotowywane, czy jeszcze nie? Oczekujemy na te wnioski. Na te wnioski, czyli one jeszcze... Na te oczekiwania, tak. Ale to jest chyba już kwestia tygodni, bo... Tak, myślę, że w lutym wpłyną pierwsze wnioski. Czyli już wkrótce taka praca też będzie wykonywana. Spodziewa się pani ilu tych informacji, ile trzeba będzie przygotować? To będą setki, tysiące? Mając na uwadze poprzednią tą ustawę zaopatrzeniową, to było około 20 tysięcy wniosków. Czyli około 20 tysięcy wniosków. Także mamy ponad 20 tysięcy jednostek archiwalnych, które to są akta osobowe funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, o ponad 2 tysiące teczek wojskowych organów bezpieczeństwa państwa. Więc można się spodziewać, że takie wnioski o zapytania wpłyną. IPN realizuje różne zadania, od przygotowywania, od realizacji wniosków dotyczących odtajnionych akt, po chociażby realizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, ale także jest bardzo dużo miejsca i czasu poświęconego na działalność edukacyjną. Co tutaj jest najważniejszym priorytetem? Myślę, że teraz ważnym takim projektem jest także we współpracy z kuratorium oświaty rozpoczął się taki cykl szkoleń dla nauczycieli szkół średnich. Tutaj główne tematy to dotyczące takich ważnych momentów historii państwa polskiego, więc tutaj na przykład były też już szkolenia dotyczące polskiego państwa podziemnego, strat ludnościowych, zbrodni niemieckich, zbrodni sowieckich, czy także zbrodni dokonanych na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, także dotyczące operacji polskiej NKWD. Czy nauczyciele potrzebują takich szkoleń? Mówią, że to było konieczne, czy dobrze, że się spotkali, porozmawiali na ten temat, czy... Zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo dużo nauczycieli zgłasza się na te szkolenia, więc my wnioskujemy, że zapotrzebowanie jest duże. Prowadzą to pracownicy Biura Edukacji Narodowej. Także... Zainteresowanie na tematy związane z historią jest coraz większe. My również w naszym programie, w naszej ofercie mamy program Lekcja Historii. Szczegóły dotyczące naszego nowego programu na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. Zapraszam państwa serdecznie. Dziękuję pięknie za uwagę. Przypomnę, gościem programu była pani naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy, Edyta Cisewska.